Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Na imię mam Mariusz, a za kamerą stoi Agnieszka. Cześć Wam. I oczywiście witam Was w naszej kuchni. Dzisiaj mamy kolejny obiad, obiad zgodny z dietą rozdzielną i Agnieszka planuje zrobić jajeczka. A co zrobić do tych jajeczek, żeby było to naprawdę fantastyczne zestawienie. Zostańcie na filmie, bo będzie na scenie przykład, jaki obiad zrobić zgodny z dietą rozdzielną. Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Jesteśmy również na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo cieszę się, że przepisy nasze są proste i łatwe i pyszne, tak jak napisała to pani Ewa. I pozdrawiam. Pierwszym i podstawowym składnikiem naszego obiadu będą dzisiaj jajeczka, czyli coś białkowego. A zaraz spojrzymy na ręce Agnieszki i zobaczymy, co będzie przyrządzała dalej, żeby było to naprawdę fantastyczne zestawienie. Tam się tupą jajeczka, tutaj się coś smaży, w tym garku też coś jest, to jeszcze do końca nie wiem, co tutaj powstanie i jaką Agnieszka ma koncepcję. Począwszy od tej smażącej się cebuli. Pięć jajeczek, czyli porcja dla mnie. A tutaj jeszcze jest czosnek i zupełnie nie wiem, o co chodzi z tym czosnkiem. Czy wiecie, dlaczego 5 jajek? 5 jajek to jest prawie 40 gram białka i jest taka teoria, że tyle powinno być gram białka w jednym posiłku. Niektórzy twierdzą, że więcej. Dostałem polecenie zamieszania cebuli. A może to zaszczyt, że mogę wymieszać cebulę? W tym garku jest 1/3 mojego obiadu, tylko jeszcze nie wiem, co to jest i chciałbym podejrzeć. Nie ruszaj. Nie wolno mi. Dlaczego? Bo to niespodzianka. Jajeczka już doszły. I w tym momencie możemy Wam zdradzić drugi element naszego obiadu. Mojego obiadu, nie tylko mojego, ale całej rodziny, czyli będzie to fasolka. Co to za fasolka? Po francusku. Kliknijcie link na górze do fasolki po francusku. A niedługo Agnieszka zdradzi nam, jaki będzie trzeci element tego pysznego i fantastycznego obiadu. Agnieszka dosypała jakąś przyprawę. Która jest w przepisie? Podgrzejemy teraz trzeci element naszego obiadu. Zdradzisz nam, co to jest? Jeszcze nie. Na tej patelni robi się coraz bardziej zielono, ale oczywiście wszystko jest w przepisie. Już wszystko jest gotowe. Można wykładać. Mam już jajeczka, mam już fasolkę po francusku i w końcu mogę zobaczyć, dostałem pozwolenie, co będzie trzecią częścią mojego obiadu. Uwaga! Zobaczycie razem ze mną. Jeszcze nie patrzę. 3, 4. Co to jest? Młoda kapusta z boczkiem. Młoda kapusta z boczkiem. Powiem Wam, że jest tak fantastyczna, że dzieciaki chcą dokładkę, szczególnie Oliwka chce dokładkę, bo naprawdę jest przepyszna. Jak zrobić taką przepyszną, fantastyczną kapłodą kapustkę z boczkiem, to kliknijcie tutaj kartę, a ja już sobie nakładam. Rewelacja. Słuchajcie, muszę ten obiad brać szybko i zjeść, bo ślinka mi już cieknie. W związku z tym muszę już kończyć i zjeść ten obiadek. Bardzo pyszny obiadek, zdrowy obiadek. I w związku z tym dziękuję Wam za Wasz czas, który spędziliście razem ze mną. Kliknijcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zapraszam Was do zrobienia jeszcze innego zestawu zgodnego z dietą rozdzielną oraz niskowęglowodanowego, czyli są to pulperty w sosie koperkowym oraz surówka z selera. Tu jest nasz najnowszy film, kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Pa! Pa! Uciekam!